I bardzo mi miło przywitać panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, byłą ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej, dyrektorkę Instytutu Strategii 2050. Dzień dobry, pani ambasador. Dzień dobry. Pani ambasador, jeżeli pani się zgodzi, jeżeli pani pozwoli, to ja bym chciała zacząć od festiwalu absurdów pana ministra Ławrowa, który trwa, wydaje się, w najlepsze. Mieliśmy do czynienia ostatnio z jakimś absolutnie kuriozalnym oświadczeniem ministra spraw zagranicznych Rosji właśnie po spotkaniu w Chinach. Ze swoim chińskim odpowiednikiem Ławrow się spotkał i po tym spotkaniu powiedział następujące słowa. Razem z wami i innymi ludźmi o podobnych poglądach będziemy dążyć do stworzenia wielobiegunowego, sprawiedliwego i demokratycznego porządku światowego. Mówi to minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Chin. Panie ambasador, i teraz pytanie. Czy to jest tak, że Siergiej Ławrow mówi wyłącznie na użytek wewnętrzny tej propagandy rosyjskiej, która, jak wiemy, zalewa rosyjskie społeczeństwo? Czy to jest tak, że Ławrow wierzy, że ktokolwiek weźmie w świecie zachodnim na przykład te jego słowa na poważnie? On na pewno mówi na użytek wewnętrzny, ale też trzeba rozumieć, co tak naprawdę Ławrow ma na myśli, mówiąc o demokratycznym porządku. Mhm. Jego rozumienie tych słów jest zupełnie inne niż nasze rozumienie. Tu nie chodzi w żadnym razie o porządek oparty na państwach, które są demokratyczne, tylko to chodzi o porządek, w którym nie ma przewagi świata zachodniego, która według Ławrowa, ale także Chin, jest niesprawiedliwa i nieuczciwa, nie ma przewagi Stanów Zjednoczonych, tylko jest równo sprawiedliwie w tym sensie, że Rosja ma więcej do powiedzenia, Chiny mają więcej do powiedzenia, kraje, które w świecie globalnym zdominowanym przez Zachód nie miały tyle do powiedzenia, ile by chciały, na przykład takie jak Brazylia, te kraje będą teraz miały więcej do powiedzenia i na tym polega według Ławrowa ta demokracja. W tym sensie on zwraca się także do wszystkich tych graczy na arenie międzynarodowej, którzy czują się niedowartościowani w świecie amerykańskiej dominacji i zachodniej dominacji i od lat, bo to jest proces, który się dzieje od lat, aspirują do tego, żeby zmienić ten porządek światowy, żeby wydobyć swoje bycie, swoje wpływy bardziej na wierzch, zarówno poprzez zmianę instytucji międzynarodowych, jak i po prostu zmianę tego, co Ławrow nazywa porządkiem światowym. Tak więc ta demokratyzacja w ustach Ławrowa to jest zupełnie coś innego i te kraje, które mają to rozumieć, rozumieją. No właśnie, te kraje, które mają to rozumieć. Pani ambasador, sądzi pani, że Rosja może liczyć na jakiś, w cudzysłowie, współpracowników, na jakiś przyjaciół na świecie w tej chwili? Czy są państwa, które będą szły ramię w ramię z Federacją Rosyjską w tej chwili? Ale jeżeli tak, to kto to może być? My tę mapę świata, jeśli chodzi o stosunek do rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, a tym samym jest to stosunek do Rosji w jej obecnej odsłonie, takiej ultranacjonalistycznej i agresywnej, widzimy w głosowaniach Zgromadzenia Generalnego ONZ-u. Mhm. I widzimy, że takie opowiedzenie się za Rosją to jest dosłownie kilka krajów, no, które uważamy przez większość wspólnoty międzynarodowej jest uważanych za wyrzutków, takich jak Korea Północna czy Syria. To są kraje, które opowiadają się wprost, Białoruś, jeżeli w ogóle można uznać jeszcze Białoruś za odrębny byt suwerenny, formalnie tak, ale wiemy, jak to wygląda w realu. To są kraje, które się opowiadają za Rosją. Natomiast jest 35 chyba, nie chcę tutaj, tak wydaje mi się, że to było tyle dokładnie krajów, które się wstrzymują od głosu lub nie biorą udziału w głosowaniu. I to są te kraje, które w mniejszym lub większym stopniu, jeśli nie opowiadają się za Rosją, to przyglądają się, zajmują takie stanowisko symetrystyczne, nie chcą się opowiadać w tym konflikcie. To są te kraje, o które trwa rozgrywka i Rosja też o nie gra. I tam między innymi są Chiny, są Indie. To jest ciekawe, że też właściwie wszystkie kraje tak zwanego byłego obszaru postradzieckiego, poza
poza oczywiście państwami bałtyckimi, które są dzisiaj częścią Unii, częścią NATO i w zasadzie już no w ogóle tak nie można ich postrzegać, i poza Mołdawią, wszystkie pozostałe się wstrzymują od głosu. Tam jest Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, kraje Azji Środkowej lub nie biorą udziału w głosowaniach, ponieważ boją się Rosji i nie chcą, cokolwiek myślą o tej sprawie, nie chcą zajmować stanowiska. Tak więc ta globalna układanka już nie jest taka prosta, że jest Zachód kontra Rosja. To jest dużo bardziej skomplikowane i o te kraje, które się boją, które poszukują swojego miejsca, kraje niedowartościowane, kraje, które mogą skorzystać na osłabieniu Zachodu, o te kraje dzisiaj Rosja wraz z Chinami zresztą gra, dlatego że chińsko-rosyjski sojusz strategiczny, niedoraźny, jest grą antyzachodnią i antydemokratyczną, ale w sensie systemu wewnętrznych. Ale sądzi pani, że naprawdę Rosja w tej chwili, Federacja Rosyjska z upadającą gospodarką, z takim, a nie innym społeczeństwem, że to jeszcze jest kraj, który kogokolwiek może przekonać do tego, że jest w stanie zmierzyć się strategicznie z tym światem zachodnim, ze Stanami Zjednoczonymi? Rosja nie jest krajem, w którym ktoś chciałby żyć. Łącznie z samymi Rosjanami, którzy wiemy, że ta bardziej wyedukowana część, samodzielna, zamożniejsza, dzisiaj to są setki tysięcy ludzi, którzy uciekają z Rosji. Natomiast Rosja dla takich krajów jak Chiny jest bardzo dobrym instrumentem osłabiania Stanów Zjednoczonych i osłabiania Zachodu. I Chiny dzisiaj ewidentnie grają według zasady, gdzie dwóch cię kłóci, tam trzeci korzysta, tym trzecim mają być Chiny. Skoro Rosja jest w konflikcie z Zachodem, to Rosję bezwzględnie osłabia, ale Chińczyków to w najmniejszym stopniu nie martwi, ale osłabia też Zachód, bo jednak każdy, kto nakłada sankcje, także osłabia sam siebie. Każdy, kto w taki lub inny sposób wchodzi w konflikt z innym graczem, asymetrycznie, bo oczywiście dużo bardziej osłabia się Rosja, także uderza sam w siebie. I na tym wszystkim korzystają Chińczycy, którzy patrzą i korzystają na tym, że Rosja też jest coraz bardziej zależna od Chin, że będzie musiała i już musi sprzedawać swoje surowce Chińczykom po cenie narzuconej przez Chiny i dla Chin, a nie dla Rosji korzystnej, że będzie musiała kupować różne produkty od Chin gorszej jakości, ale po cenach narzuconych przez Chińczyków, dlatego że obłożona sankcjami nie może już tych produktów kupować na Zachodzie. To wszystko stwarza Chińczykom bardzo dobre możliwości rozbudowania ich wpływów globalnych i podbudowywania swojej gospodarki, ale to wszystko jest do pewnych granic. Ja myślę, że Chiny sobie bardzo dobrze zdają sprawę, że jednak głównym partnerem ekonomicznym dla Chin jest Zachód i są Stany Zjednoczone. No właśnie. I jeżeli Rosja by tak wyeskalowała, żeby to wstrząsnęło połączeniami ekonomicznymi w świecie w jakiś taki sposób bardzo poważny, to jednak rykoszetem uderzy także w gospodarkę chińską i to nie jest Chinom potrzebne. Zwłaszcza, że przywództwo chińskie chce się na trzecią kadencję w listopadzie wybrać, jeżeli to można w ten sposób nazwać. I to jest dosyć skomplikowana operacja w Chinach, bo zazwyczaj tam jest jednak była zasada dwóch kadencji, a tutaj chiński przywódca chce czegoś więcej, więc on nie potrzebuje dzisiaj jakiegoś załamania chińskiej gospodarki. Pani ambasador, to teraz, jeżeli pani pozwoli, troszkę wrócimy na nasze podwórko i na wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, gdyby ktoś zapomniał przy okazji. On mówi tak, stosunki, tu chyba chodzi o stosunki polsko-amerykańskie, niewątpliwie się rozwijają, ale przemówienie zamkowe, czyli chodzi o sobotnie przemówienie Joe Biden, nie przyniosło odpowiedzi na pytania o stałość baz i zwiększenia natowskich sił zbrojnych w Polsce. Jest ich więcej niż przedtem, ale wciąż nie tyle, ile być powinno. Były czasy, kiedy amerykańskich żołnierzy było w Europie ponad 400 tysięcy. Trzeba liczbę 100 tysięcy wyraźnie zwiększyć ze szczególnym uwzględnieniem flanki wschodniej. To jest komentarz, przypomnę, prezesa PiS-u do wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce. Czy pani z taką oceną sytuacji się zgadza? Ja się zgadzam, a rzadko się zgadzam akurat z panem prezesem, że
Polsce dzisiaj w naszym interesie narodowym, w naszym interesie bezpieczeństwa jest zwiększanie amerykańskiej obecności w Europie, a zwłaszcza w naszym regionie, w tym w Polsce, żeby ta obecność była maksymalnie stała, niekoniecznie rotacyjna, że potrzebujemy też... Czyli stałe bazy natowskie, tak? To jest nasz interes narodowy w tym momencie. To jest nasz interes narodowy i dobrze akurat, że tego się obecna władza o to zabiega, bo nie chcę powiedzieć domaga, o to zabiega, bo to jest coś, co jest w Polsce w tej sytuacji, jaka jest potrzebne i to zwiększałoby nasze bezpieczeństwo. Ale też oczekując czegoś od naszych partnerów, my musimy sami coś dawać. I to jest coś bardzo ważnego, że my nie możemy, jeżeli chcemy być efektywni w tych słusznych oczekiwaniach, to te oczekiwania nie mogą być tylko piętrzeniem się roszczeń. My musimy coś dawać. Co i teraz trzeba się zastanowić, co takiego Polska może dać, żeby nasze słowo było bardziej przekonujące. I to na pewno jest wsparcie dla uchodźców, to się dzieje. To na pewno jest użyczenie naszego terytorium, granicy i wszystkiego, jak rozumiem, co możemy do tego, żeby przez Polskę szły dostawy dla Ukrainy. I to się dzieje, ale bardzo ważną rzeczą jest absolutne, jednoznaczne stanowisko Polski, jeśli chodzi o to, gdzie my jesteśmy sami wewnętrznie w tej wojnie między demokracją a autokracją, właściwie łamaną autokracją przez totalitaryzm. I tutaj w Polsce jest niejednoznaczność. Jest niejednoznaczność, czy Polska jedno się opowiada i wewnętrznie będzie realizowała zasady demokratyczne, wartości demokratyczne. To wszystko jest także brane pod uwagę. Tym bardziej, że bardzo mocno, przepraszam Pani Ambasador, że wchodzę w słowo, bardzo mocno podkreślił to także, tak się wydaje przynajmniej podczas tego swojego zamkowego, jak to określił Jarosław Kaczyński, przemówienia Joe Biden, prawda? Przecież nie przez przypadek pojawiły się słowa o wolnych mediach, o praworządności, o wymiarze sprawiedliwości i tak dalej. Absolutnie nie przez przypadek i ja to już powtarzam od dosyć dawna, ale dzisiaj to jest naprawdę już z całą siłą widoczne, że demokracja jest dzisiaj kwestią bezpieczeństwa w Polsce. To już nie jest kwestia takiego czy innego systemu, takiej czy innego ulokowania w Unii Europejskiej. To jest kwestia fundamentalnego bezpieczeństwa, bo jeżeli, a mamy do czynienia z konfliktem globalnym, ta główna oś konfliktu globalnego dzisiaj przebiega między autokracjami a demokracjami, to jest walka na bardzo wielu poziomach o sprawy, o dominację gospodarczą, o dominację geopolityczną, o dominację militarną, ale to, co jednoczy i wyróżnia część, szeroko rozumianą część zachodnią, to jest wspólnota wartości w najbardziej wymierny sposób. Jeżeli my chcemy być częścią Zachodu, a bycie częścią Zachodu daje nam bezpieczeństwo, to chyba widzimy, to musimy przestrzegać tych wartości i musimy być tą częścią Zachodu nie tylko jedną nogą, militarną na przykład i ekonomiczną, ale także drugą nogą, czyli w wymiarze wartości instytucji demokratycznych i praworządności. Bycie jedną nogą szkodzi naszemu bezpieczeństwu. A ma Pani poczucie, że obóz władzy w Polsce to rozumie? Bardzo bym chciała, żeby to rozumiał. Mam obawę, że może tego nie rozumieć. Mam obawę, że może uznać tę sytuację militarnego konfliktu, który powoduje, że Polska staje się bardzo ważna i pewne rzeczy zostają odsunięte na plan dalszy. Biden przyjeżdża do Polski i bardzo przyjaźnie wyciąga rękę do przywództwa polskiego, całkowicie no jakby w niepamięć puszczając rzeczy, no, które się działy w momencie, kiedy był wybrany, gratulacje, które mu nie zostały złożone, ustawa Lex TVN, która o mały włos nie przeszła i naprawdę nie wiem, jakbyśmy dzisiaj rozmawiali z Amerykanami, jeżeli byśmy unieważnili w sposób półlegalny, a właściwie nielegalny ich najważniejszą inwestycję w Polsce. Te rzeczy zostały odłożone na plan dalszy w imię dobra wyższego, jakim jest bezpieczeństwo i pokonanie
pokonanie Putina. Niemniej te rzeczy pozostają bardzo ważne. I albo rząd zrozumie, że to jest ważne i te rzeczy zostaną naprawione, albo uzna, że to jest fajny sposób, żeby skorzystać z tej sytuacji i jeszcze dalej posunąć działania w kierunku autorytaryzmu w Polsce. To by było po prostu realnie bardzo dla Polski niebezpieczne. Pani ambasador, a jak dużym strategicznym, dyplomatycznym, no właśnie jakim błędem była ta propozycja wysłania misji pokojowej NATO do Ukrainy w sytuacji, kiedy o tym wiemy od Wołodymyra Zełenskiego? Padła ta propozycja już po rozmowie z prezydentem Ukrainy, który powiedział, że sobie jej nie życzy i że jej nie rozumie. I mimo wszystko zdecydowano się na to, żeby ją przedstawić światowej opinii publicznej. Jak pani to ocenia? Ja to oceniam, prawdę powiedziawszy, jako taki zabieg PR-owski. Skoro prezes Kaczyński pojechał do Kijowa, to chciał zaistnieć, wydaje mi się, głównie na arenie wewnętrznej z tą swoją wizytą i ta propozycja zapewniała mu takie zaistnienie. To było troszeczkę używanie forum międzynarodowego, jakim jest wizyta w Kijowie, do rozgrywania spraw wewnętrznych i tutaj konsekwencje międzynarodowe liczyły się dużo mniej niż wybrzmienie takiej propozycji. Jest odpowiedzialne, pani ambasador? To nie jest optymalne, ale akurat ja bym nie demonizowała z całą uczciwością osądu tej sprawy, konsekwencji tego akurat działania. Są rzeczy mniej i bardziej groźne, mniej i bardziej złe. Ta jest nieoptymalna, ale to się poza wymianą słowną niczym jakimś katastrofalnym nie skończyło, nic złego się nie stało. Jakoś nie powiem, żeby zaufanie polsko-ukraińskie zostało tutaj istotnie podważone. Najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o dostawy, o przyjmowanie uchodźców, to się dzieje. Natomiast ta sprawa demokracji, o to jest rzeczywiście rzecz fundamentalna. I tego odpuścić nie można, dlatego że to naprawdę, jeżeli zamiast natychmiastowego zaniechania wszelkich wycieczek autorytarnych, rząd pójdzie dalej w tym kierunku w nadziei, że Stany Zjednoczone dzisiaj nie będą chciały rozbijać sojuszniczej jedności i przymkną na to oczy, to będzie fatalny błąd, który do nas wróci i wróci do naszego bezpieczeństwa. Pani ambasador, to teraz jeszcze kwestia negocjacji tych rozmów pokojowych, no tak to nazwijmy w cudzysłowie, bo ciężko mówić o jakimkolwiek pokoju na razie między Rosją i Ukrainą. Są przecieki, które mówią o tym, że ukraiński negocjator zaproponował, żeby dokładnie Turcja, Stany Zjednoczone, Izrael, Niemcy, Polska, Kanada i Francja mogły być gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy w ramach przyszłego porozumienia z Rosją. Czy to jest pani zdaniem w ogóle realny scenariusz i to przyszłe porozumienie z Rosją, jak jest odległe w czasie pani zdaniem? To porozumienie dzisiaj tak naprawdę ukuwa się mniej przy stole, a bardziej na froncie. Mhm. Rosjanie są gotowi do ustępstw, czy raczej będą gotowi do ustępstw, o tyle, o ile będą przegrywali batalię militarną. Dyplomacja dzisiaj jest absolutnie funkcją tego, co się dzieje na froncie. Wyobrażenie, że w imię jakichś wartości, troski o życie ludzi, w imię ochrony cywilów. Rosjanie będą poszukiwali kompromisów, no jest absolutną iluzją. Dlatego myśląc o tym, żeby ta wojna się skończyła, my przede wszystkim dzisiaj, my jako Zachód, my jako Polska musimy inwestować w to, żeby Ukraińcy byli w stanie w największym możliwym stopniu wypierać Rosjan i pokonywać ich militarnie i to paradoksalnie, a może nie paradoksalnie, po prostu takie są realia. Otwiera drogę do porozumienia. I teraz jak to porozumienie będzie wyglądało? Jest kilka aspektów. Jeden to jest kwestia terytorialna i widać, że Ukraińcy są gotowi na kompromis, który wyłącza poza nawias kompromisu Krym i tak zwane republiki separatystyczne DNR, LNR, czyli są w stanie de facto zaakceptować stan posiadania sprzed wybuchu tego etapu wojny, czyli sprzed 24 lutego. Natomiast są w stanie ustąpić, jeśli chodzi o członkostwo w NATO. Natomiast nie są gotowi ustępować z posiadania własnej armii, czyli tego, czego się Rosja domaga, bo ta demilitaryzacja to jest coś dużo więcej niż neutralność. To nie jest tylko niewstępowanie przecież do sojuszy, tylko pozbawienie się przez Ukrainy własnej armii, no co byłoby zabójcze, bo bez armii przy takim sąsiedzie to właściwie to jest tak, jakby wręczyć Ukrainie dzisiaj niepodległość.
niepodległość ukraińską, Rosji niepodległość ukraińską. I oczywiście jest kwestia gwarancji, to jest bardzo ważne, bo umowa zostaje zawarta, natomiast żeby ona mogła trwać i żeby było zaufanie, że w ogóle jest realizowana, ktoś musi ją gwarantować. I dzisiaj sytuacja w świecie jest taka, że nie ma takiej jedynej siły, której obie strony by ufały i która miałaby na tyle znaczenie globalne, że mogłaby powiedzieć, jestem w stanie zapewnić świat i obie strony, że warunki tej umowy zostaną dotrzymane, bo jak nie, to ja wkroczę i zaprowadzę porządek. Nie ma dzisiaj takiej siły, Stany Zjednoczone nie są taką siłą, ONZ nie jest taką siłą. Czyli Rosja nie zgodzi się na te propozycje. Takiego konglomeratu państw, które by to taką siłę stworzyły. Czy to jest możliwe? My nie słyszymy o zgodzie tych państw. Jedyne paradoksalnie, które się wypowiedziały, że mogłyby takiej gwarancji udzielić, to są Niemcy. Ja nie słyszę ze strony polskiej w ogóle żadnej informacji w tej sprawie. Prezes PiS, pani ambasador, przepraszam, bo to a propos tego wywiadu, mówi tak, jeżeli byłyby to poważne zabezpieczenia, to nie widzę żadnych przeciwwskazań. A to ta wypowiedź uważam, że jest trafna. Niemniej Polska sama może tyle, ile może i też musimy rozumieć. Natomiast gdyby to była umowa wielu tych krajów, to miałoby to sens, ale też jeszcze Rosja musiałaby uznać, że to są kraje, które także jej odpowiadają. No i jak wiadomo, diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Ja wśród różnych krajów, które się pojawiały, bo to były różne zestawy krajów, bo były także Chiny wśród tych krajów, była także Rosja wreszcie wśród tych krajów, które miałyby gwarantować. I teraz gdyby miała być tam Rosja, która we własnym konflikcie gwarantuje, że nie wkroczy do Ukrainy, a jeżeli wkroczy ktoś inny, to ona ma prawo wkroczyć, no to taka umowa zaczyna być tak naprawdę bombą zegarową z takim trochę odłożonym zapłonem. Pani ambasador, pozwoli pani, że ja zadam to pytanie, ono może się wydawać błahe, ale ja myślę, że wielu z nas może nie do końca wiedzieć, o co dokładnie chodzi. Co to znaczy, że jakiś kraj jest gwarantem bezpieczeństwa innego kraju? To znaczy my hipotetycznie stajemy się gwarantem bezpieczeństwa dla Ukrainy. Co to znaczy? To zostało dosyć szczegółowo przedstawione przez stronę ukraińską. To znaczy tyle, ile jest zapisane w umowie. Może to wyglądać bardzo różnie. W tej umowie, którą sobie strona ukraińska wyobraża, miałoby być zapisane, że jeżeli Ukraina zostałaby zaatakowana, no wiadomo, że ten atak może być tylko ze strony jednego kraju, to wtedy przez 3 dni miałyby być wysiłki dyplomatyczne do rozstrzygnięcia tego kryzysu. Gdyby te wysiłki nie odniosły skutku, to wtedy kraje, które są gwarantują, działałyby w zasadzie tak jak artykuł 5, czyli miałyby obowiązek wkroczyć na terytorium Ukrainy i udzielić Ukrainie stosownej pomocy militarnej, która by umożliwiła Ukrainie no, wypchnięcie tego agresora. To tak na pierwszy rzut oka to jest dla nas bardzo ryzykowne. Mówisz, że tak na pierwszy rzut oka to jest dla nas bardzo ryzykowne. Dla Polski. Dlatego mówię, że to jest bardzo ważne, kto będzie wśród tych krajów, które gwarantują. Gdyby to miała być także Rosja, to jest to rzeczywiście ogromnie ryzykowne, dlatego że konsekwencją mogłoby być wkroczenie obu stron. Ale każde gwarancje są związane z ryzykiem. Gwarancje natowskie także są związane. To jest pewność i ryzyko w jednym. Jeżeli my dzisiaj gwarantujemy bezpieczeństwo Litwie, Łotwie, Estonii, to jeżeli Rosja zechciałaby na przykład zaatakować któreś z tych państw, o których wiemy, że są małe, są bardzo trudne do obrony, to Polska dzisiaj musiałaby wraz z całym NATO angażować nasz wysiłek militarny, naszych żołnierzy, żeby tych krajów bronić. W tym sensie to jest ryzyko, ale z drugiej strony to jest także bezpieczeństwo, bo jeżeli nas zaatakują, to inni są zobowiązani. I tu by było podobnie, bo jeżeli te gwarancje by nam zapewniły pokój na Ukrainie, to jest to dla nas bezpieczeństwo, ale jeżeli ten pokój ktoś by chciał zrywać,
no to jest związane z tym ryzyko, bo to oznacza nasze zaangażowanie militarne. Pani ambasador, na sam koniec jeszcze pytanie o G20, dlatego że premier Kanady Justin Trudeau powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby Rosja w tej chwili była członkiem G20 i ze względu na upadającą gospodarkę, ale przede wszystkim na to, że po prostu już nie można jej ufać jako państwu, państwu terrorystycznemu już w tej chwili, no bo tak chyba Federację Rosyjską trzeba traktować. Czy pani uważa, że rzeczywiście Rosja powinna zostać usunięta z tej grupy bardzo, no jak wiemy, prestiżowej G20? Tu należy rozróżnić, należy sprawę usunięcia jako czegoś dobrego, co by się zdarzyło, czyli tak jak to ujął premier Kanady, należy ją usunąć, a zdolność do usunięcia. Otóż zdecydowanie byłoby bardzo, bardzo dobrze, gdyby Rosja została uznana przez wszystkie kraje G20 jako kraj terrorystyczny, bo rzeczywiście Rosja się w ten sposób zachowuje i usunięta. Natomiast powstaje pytanie, czy rzeczywiście będzie wewnątrz tego grona zgoda na to, i tu ja niestety miałabym poważne wątpliwości, że będzie taka, będzie konsensus w tej sprawie umożliwiający usunięcie Rosji. Alternatywą może być osłabienie w ogóle całego tego formatu, że będzie wewnątrz tego formatu taki rozłam i taki głęboki podział, że ten format przestanie móc efektywnie operować. To jest w ogóle coś, co dzieje się z porządkiem światowym. Widzimy, że coraz więcej instytucji i coraz więcej organizacji przestaje móc efektywnie operować, bo jest spowodowany i tą sytuacją, i innymi konfliktami coraz większy rozłam. To się dzieje w ONZ-cie, że nie może być żadnej misji pokojowej, dlatego że Rada Bezpieczeństwa ONZ-u nigdy nie zgodzi się na misję pokojową w Ukrainie, bo w tej Radzie Bezpieczeństwa jest Rosja, a także są Chiny. I tak dalej, i tak dalej. I być może ten sam paraliż za moment obejmie G20. Pani ambasador, ogromnie dziękuję, jak zwykle zresztą, za to spotkanie. Bardzo panią ciepło pozdrawiam. W imieniu widzów także, którzy tutaj na czacie uznanie wobec pani wiedzy wyrażali niejednokrotnie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej i dyrektorka Instytutu Strategii 2050. Pozdrawiamy panią bardzo ciepło i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.